A ja tego rozumiem, nie rozumiem, więc po prostu ja też jestem bardzo przyzwyczajony. Bo ja nie mam żadnych skojarzeń. Przepraszam, bo to widać tekst z tyłu, czy nie bardzo to było widać tekst? Tak? Bo to naprawdę dosyć daleko. Tak? Ja sobie robię teraz 2 minuty przerwy i proszę jakąś chętną osobę, która lubi rysować, która lubi współpracować z grafikiem, na środek. Bo ja i tak sobie zrobię przerwę 2 minuty. A tak żebyśmy mieli pożyteczne wykorzystanie czasu. No kto? No kto? A może być starszy? No może ktoś jest młody. Pan nie jest stary. Pan jest młody inaczej. Podobnie jak ja. A nie wiem, czy jestem emerytem. Mam tę przewagę, że znam ja pana datę, a mojej nie jest. Proszę mi mówić młodszy kolego. No i właśnie mówię. Co przypomniałem, że jest młody. Tak. Przed sekundą powiedział, że to ja jestem emerytem od zeszłego roku. O, ja jeszcze ja mam 66. Przeszedłem jako 65-latek. Powiem wam, co jest pięknego w tej sytuacji. Nie muszę, kurczę, płacić tego ZUS-u 1000 zł miesięcznie. Bo ja niestety nie miałem pracodawcy, który by to za mnie robił, albo częściowo za mnie. Że wiadomo, że byś tak mówił, że taka pensja, a on tyle, a ja dostaję tyle. Ale ja nawet jak nie mam pensji, czyli jak nie miałem honorarium, to też ten 1000 musiałem płacić. A tu skąd wziąć? Jak była zamówienie. Więc tak. Trzeba nadmuchać każdy z tych balonków. Tak mniej więcej do średnicy, ale nie wiem, żeby był może troszkę większy niż to styropianowe. 15 cm mniej więcej takie oto. Takie. I później przy pomocy tej pianki, być może ja już zdążę po przerwie nawet. Przy pomocy tej pianki trzeba przykleić jeden w tym miejscu, a drugi w tym miejscu. A jeszcze przed tym zawiązać? Tak. To jest proste, przy tak małej średnicy łatwo wiązać, bo na przykład miałem zajęcia z dziećmi, że niektóre nie umiały, ale to jest kwestia manualnych, bo to trzeba tak palcą, tak. Więc tak, tu mamy piankę. Tu mamy, proszę pana, może ją pan albo odrywać, albo może pan ją odcinać nożem. Gdzieś tu mam nóż. To może między nami bez noża. Tak. To się da oderwać. To mniej więcej tyle wystarczy, żeby ten balonik. Na biednego nie trafiłem. Aha, i węzełkiem w dół. Czyli tu mamy czaszę i kopułkę, a tu mamy ogonek. Czy pan wie, że ja z niepełnosprawnymi pracuję, dlatego... Ale to pan wie. Już biorę. Jestem profesjonalistą i chcę, żeby po prostu było dobrze. Będzie dobrze. Sekunda. To rozumiem, że one nie były używane. Nie. To są kępica. Nie, to są świeżutki. Świeżutki. Nowalinki. Tak jest. Też myślałem, że auto. Myślałem, że mam więcej jeszcze do wyboru, bo kolorystyka jest nieciekawa. Ale okazało się, że dzieci po prostu... Będzie. Może być, ale nie większy. Nie. Przepraszam państwa, raz sekundeczkę. Papierowy. Więcej. Gdzie to papierowy? Nie, ale już nie wróci. Ty nie zrozumiecie balona zrobieni, ale ja tak. No dobrze, przyjdź. Chcieliśmy, że
Nie, ale pan, ale nie zdradzimy tajemnicy. Pan zadał mi na ucho jedno pytanie. Ja powiedziałem, że nie. Ale mogę odpowiedzieć panu tak. Tak? Teraz? Tak. Jak już nadmuchałem. Dziękuję. Czy nie będzie się pan mścił? Teraz nie. Nie, na policję? Nie, nie, nie. Igor? On będzie wychodził. Pana, czy to tak jak teraz, czy raczej tu? Dobrze, będzie raz, tak? Tak, to. I tam to jest słabo. A to jest słabo, to jest dobrze. Ja myślałem, że do tego dymu. Nie, 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 ten dół, bo ty, będziemy teraz stresowali razem. To będzie moim... Dym za tu. Tak. Teraz trzyma się? To zróbmy inaczej jeszcze. Położymy sobie. Skoczymy. Proszę przytrzymać tak, jak się, jak to było. Znaczy panu troszkę. A ja nie wiem, całością? A ja od dołu, nie, a ja od góry. O. Jeszcze mu powoli troszkę. Niech tego nie będzie widać, znaczy... Dobrze jest. O, teraz jest dobrze. I teraz tak, proszę wziąć do łapki. Na master. Czerwonego nie chcę, bo widzę, że jest tak... Nie, nie, on nie może. A może, może. Chce pan czerwony? Nie. Może być czerwony. Nie, chcę czerwony. Bo teraz pan mój z czerwonym mieści się kojarzy, bo jestem... Dobrze, to teraz proszę zobaczyć. Oczywiście to sterczy tu, ale wyobraźmy sobie, że to gdzieś ten węzeł jest gdzieś tu. Pan dołoży tu, opowiem co pan zrobił. Dołoży tu kokardę. Tak jakbyśmy wiązali sznurek wokół tej nóżki. Opuści sznurek w dół. A do sznurka przymocuje pan, znaczy to będzie podwieszone. Tak jak kupuś puchartek, on z balonikiem był. Musimy sobie wyobrazić, bo to jest istotne, że ta postać, osoba, dom, bo to może być jak z filmu Odlot Willa, która przy pomocy baloników wpędziła w górę, że ten balonik ciągnie na górę coś, co jest podwieszone do tego sznurka. A co to będzie, to użyjemy tu wyobraźni. Pan użyje wyobraźni. I co to czyni, to będzie dobrze. Może to kupuś puchartek, to może być myszka, która się wbija do okami sznurek. Przepraszam, że zasapałem się gdzieś. To może być... Kto to powiedział? Natychmiast do kąta. No to ja też przecież stoję daleko stąd. Może to być wszystko. Co wtórzy zaraz. Ten jest dla mnie, tak? Tak, ten, że jest dla pana. Ale może pan wybrać się ten kolor na sznureczek. Nie, nie, nie. Nie. No kupi kolor po prostu. Ale tylko tak właśnie. Tylko takie zostało. To, mówimy. Balonik się unosi. Aha, bo to będzie jeszcze ocena z fizyki pod koniec tego rysunku. Nie, nie. Ocena z fizyki. Więc tak, mamy balon, sznurek, ciągnie coś. To coś. To powstaje wyobraźni mojego współpracownika. A już się, nie włączam. Poprosić młodzież o odpowiedź. Czy raczej? Można, można. Co mam tam dorysować? Oczy. Oczy? Nie. No oczy przyklejone do sznurka. Powinno to być coś. Tu będzie sznurek. Tu będzie sznurek. Wyobraźmy sobie. Narysuj sznurek i potem to zaraz pan nie jest. To zaraz. Bo może młodzież ma jakąś fajną wizję. I co? Dlaczego przystąpiliśmy do tego zadania? Bo chcieliśmy pokazać, że rysownikowi autorowi wolno wszystko. Co wymyśli, to będzie dobrze. Jeżeli to będzie nawet wąż, który złapie nam taką szczurkę. Nawet jeżeli to będzie szczur, jeżeli to będzie krokodyl, jeżeli to będzie balon hipopotam, wszystko jedno. Balon niesie wszystko. Balon unosi. To co, jedziemy, tak? Jest propozycja. Już ja nie będziemy robić symultanicznie, ja poczekam, jak pan zrobi, a dopiero później to. Ja. Ja teraz też. Kokardka? Gdzie jest propozycja? Mamy kokardkę. Kokardkę na końcu. Kokardka? Ale musi być kokardka, bo musimy czymś przywiązać sznurek do balonu. Ona jest tylko... To co jest? Nie, kurczaczek. Ona jest tylko... nośnikiem. A jeszcze tak jest. Ja to pamiętam, że... A propos kaczuszki, opowiem szybciutki żart. Nie, dwa żarciki opowiem, żeby się państwu nie nudziło. Nudzicie się państwo? Nie. Pierwszy. Facet pierwszy raz wylądował w życiu w szpitalu. Operacja. I bardzo, o, i bardzo dobrze, ale to musi być... I teraz tu będzie kokardka. Nie tu. No co mnie tu? A, no też. No. Trzeba jakby przywiązać słonia, a on trzeba w pyszku. A w pyszku, to co tutaj będzie? Dobrze.
wylądował w szpitalu. Operacja na narkoza i tak dalej. Budzi się rano, przytomny. Wchodzi się ostra i mówi. A może kaczkę? A mówi. I frytki. Znaczy ja zrobię tutaj. To był z tych króciutkich. Długi żart będzie dłuższy, drugi będzie dłuższy, ale fajniejszy. Opowiadał pan Stanisław Tyl na beneficie uroczystości jubileuszowej pani Krystyny Sienkiewicz, 60 lat pracy zawodowej. Już, tak? No możemy jeszcze podawić taki miał. Ale gdzie jest sznurek? Sznurek jeszcze. Znaczy, jest balon, sznurek i słoń. Gdzie jest sznurek? Myślimy, że to będzie sznurek pustowy. A, i buja. To teraz pokażę rysunek na piątkę. Edukacja się skończyła. Pełni za każdym razem inną funkcję.
raz jest żyłką, to pokażę oczywiście, to znaczy żadna tajemnica, raz jest kablem telefonicznym, to jest ciągle jeden i ten sam sznurek. A poza tym fajną rzeczą jest to, że można to zawiązać i pojechać z książką w podróż i się nie rozpadnie. To zacznijmy znowu. Od pani, proszę obejrzeć. A już nie będę tego komentować, no. No mogę panu podnieść o pół stopy. Słabiutka trójeczka. Czyli takie właściwie moje... A tu mam ogadę, co tu jest. No to przecież to jest... Oj, nie wiem. Mój. To ja powiedziałem, że mam sobie poza. A czy to jest ptak, który frunie do góry nogami? No. To ja myślę... Pani zna. A? Myślę, to pani. Nie. To ja myślę... Proszę to też dodać do tego treść słowną, werbalnie. No co jeszcze? Bo to same sobie jest... No to powiemy. To my napiszemy w takim razie, że to jest młodzież, a jest... To będzie tekst? Aha. To prawda, młodzież jest to, nie... Bo jest tak niewinny, że myślę, że to jest ptak, który frunie do góry nogami, znosi w locie jajko, który ma się rozbić o czubek wiosku. Ja nie. Ja nie będę dalej pisał, bo tak. To jest o tak. Z dupki na choinkę. Aha. Och tak. To jest ładna szarada. To jest ładny rybusik. Bardzo mi się podobało. Ja już sobie to powiem. Nie. To jest ładne. Fajne. Też 20-40 lat. Aha, to proszę się podpisać też tu. I to będzie dla pana na pamiątkę. I to jest nasze wspólne. O ile chodzą pańskie? A co odetnie pan? Nie, nie. Odetnie, powiem moje. O ile chodzą na ale. Na ale? Padło pytanie, dobrze. Ja nie sprzedaję na Allegro, bo żal mi jest ZUS-ów, ale czasem byłem w takiej sytuacji, że ten ZUS trzeba było zapłacić i w sumie sprzedałem w swoim życiu niechętnie, bo nie lubię się rozstawać ze ZUS-ami, ale musiałem. I dawałem, ja wiem, 3 albo 4 razy w ciągu ostatnich 10 lat, czyli 4 rysunki poszły w zasadzie. Znaczy za każdym razem szły. Była to aukcja, tam licytowano. Więc na aukcjach Rembeksu moje rysunki chodziły gdzieś tak od 1,5 do 2 tysięcy złotych. I to są te ceny aukcyjno-artystyczne. Ale również zajmowałem się działalnością i zajmuję się działalnością charytatywną, czyli daję swój rysunek na słuszny cel. Czyli dla Niedymnej albo na, no to jest taka fundacja. No znany, znany. Różne. Aukcja Dobrego Serca, w tym Wielkiego Serca w Krakowie, gdzie też po aukcji ośrodek dostaje pieniądze. My z tego nic nie dostajemy. Zdarza się, że zespoły artystyczne, które grają, to też część niestety pieniędzy, oni mówią, że to trzeba akustyków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do grafików pieniądze w ogóle nie wracają i nas to nie interesuje. Zastanawiam się. A to było, nie było mi tylko minutę. Ale albo pół. Albo słuchajcie. A ten pan dopisze, tak? Tak. Bo ja będę miał prośbę do pana. Jeżeli pan mówi tu o takim fajnym czynie charytatywnym, jakby jedną z prac mam koleżankę w stanie. A to nie do mnie. Jak to bo one jest? Nie są moje. Aha. One są... Pani w Dorocie. Ale to potem porozmawiamy. Dobrze. Ja już nie jestem jej właścicielem. No i na tych aukcjach dobroczynnych to oscyluje to, ale tego nie można traktować jako cenę za dzieło sztuki, tylko to są pieniądze biznesmena na słuszny cel. To chodzą od 5, powiedzmy sobie, do 8 tysięcy. Aha. No to już jest ładnie. I to jest ten rząd wielkości, to już jest ładnie. Robię pisanki, to jest taki katolicki ośrodek dla niepełnosprawnych w Łodzi, prowadzi ksiądz Kosmara. I graficy z całej Polski robią pisanki. No to na pewno można znaleźć w Google. Ale tam są niższe ceny, to znaczy na przykład Abakanowicz, za pisankę Abakanowicz, no to jest na przykład 5 tysięcy. Albo są jeszcze tacy rzeźbiarze, którzy robią przy pomocy wiertareczki ażurowe koronki, nie masz z tych strusich jajek. To jest trudne, bo to jest bardzo nieprzyjemne tworzywo. Lśniące, śliskie i twarde. Znaczy łatwiej jest chyba rzeźbić kurzym jajem, ale tam z kolei jest tak delikatne, że to trzeba wiertełko pół milimetra. Jeszcze śmierć jest.
to mnie nie rusza. Urodziłem się bez nosa. Zero. Zero receptorów. Nie wiadomo dlaczego. Albo bez zero receptorów, albo niektórzy lekarze mówią, że powikłania puszka na tydzień. Czyli efekt radiologiczny biorę na węgli, ma układ. Ja się rozumiem, ale nie czuję. Bo nie czuję. Jest takie dobre, jak teraz można jechać tramwajem i na przykład tak? Ja mogę. Kiedyś się umówiłem z moją żoną na pierwszą randkę, ale gdzieś się ze mną mówił. To była ulica Świętokrzyska w Warszawie i to był gorąco, upalne lato i tak dalej. Umówiłem się do takiego śmierdzącego kontenera pełnego różnych smrodliwych rzeczy. Ja tego nie zauważyłem, ale to było. A żona ma węch jak oka. Słuchajcie, moja żona ma taki węch, że rozpoznaje przez telefon, czy jestem po setce buty. Dobrze. Że? One siądą w pewnym momencie. 5 lat i nie ma balonów. Siądą. Siądą. Ale nie znaczy, miałem opowiedzieć drugi żart, ten dłuższy. Bo ja pamiętam, mam skoro, zaraz pamiętam. Pierwszy był króciutki, a drugi opowiadał pan właśnie Stanisław. Tym znany z serii, z Misia, z Rejsu, a żart jest taki. Był pan właściciel psa, który był psem, powiedzmy sobie brzydko, do dupy. Srający, rzygający, pierdzący, zrywający firany, jednocześnie rozszarpujący te firany swoimi ostrymi zębami, gryzący szafki w łazience i w kuchni i w ogóle paskudny. A jeszcze sikał po prostu dyskretnie w bambosze pana. I właściciel zaprowadził swojego psa do pana Józefa. Właściciela firmy szkolącej w dobrym wychowaniu psy. 2 tygodnie szkolenia, tam zostawiało się w internaciku, 2500 zł, no i pies anioł, teoretycznie. Wrócił ten pies do tego właściciela, nadal do dupy, po tych 2 tygodniach, srający, pierdzący, żygający, sikający nie tylko w bambosze tego faceta, ale i jego żony. Zrywający firany nie tylko u niego, ale włamywał się do sąsiada i tam zrywał firany. W ogóle właściciel dzwoni do pana Józefa i mówi: panie Józefie, pies nadal jaki był, taki jest. 2500 zł, 2 tygodnie i co? A właściciel firmy bierze notesik, znaczy domyślam się, bo Stanisław w tym to opowiada jako rozmowę telefoniczną i mówi: a jak imię pieska szanownego pana? A mówi: no Reksio. Reksio, Reksio, Reksio. A, Reksio, Reksio niedostatecznie. Też w pewnym sensie gra słów.
Przepraszam. Dwudziesty piąty czy 24? To będzie rysunek z błędem, tak jak Mauritius brązowy za 3 miliony funtów. Podwójna cena. Ale to za 200 lat. Postaram się do tego. Opowiem. I to już nie jest tekst, który mówi, to nie jest jakiś dymek dialogowy, to nie jest rozmowa, tylko to jest taki nadtytuł. Thank you.
No i gotowy. Myszka? I to jest ten eksperyment, gdzie ty już odpiera. Gdzie myszka? Ja słyszałem, że ktoś to powiedział, a co wy widzieliście, że rzeczywiście tam? Ktoś tam powiedział, że buzi, tak? Jest inteligentna mowa. Znaczy ja wiedziałem, tylko się tak udaje, że się udaje, że się zdziwiły. I to było piękne, jak również dziś z Państwem. Nie było czegoś takiego, a miał Pan całą myszkę narysować, a to miałaby myszka z łóżkami, serki. Nie, przyjęły to. Tak jak Państwo. Nie, dlaczego ja mam biegać do każdej karty? Chociaż we współczesności istnieją majtki niewidki. One noszą nazwę stringi. Thank you.
Chciałem narysować dżunglę. W takiej sytuacji pewnie życiowej, ale stwierdziłem, że zastosuję tą procedurę i nie narysuję. Natomiast zrobiłem taki szybki żarcik. Szła para ślimaków przez ciemny park, było po 23. I z ciemnego parku szła para ślimaków. Facet i jego człowieka. Wyszły żółwie. No i niestety wykorzystały seksualnie ślimaczycę. Mąż wezwał policję, przyjechali po 10 minutach, nie proszę nam, może to być inaczycy, proszę nam opuszczać na nasniku, tutaj w papieru. Ślimaczyca mówi, no nie, to odbyło się tak szybko. No i żeby jeszcze ręka odpoczęła, drugi żart, który wymyślił pan z tym żartem, bo zarozumiałem pajączek. Był sobie niebywale zarozumiały pajączek w lesie. Nikt go nie lubił, ponieważ palił się na lewo i na prawo, a nikt takich samochwałów nie lubił. I w którymś dnia on postanowił jakoś zrehabilitować, chociaż powiedział, ja naprawdę nie jestem zarozumiały, ja naprawdę nie jestem zarozumiały. Zwołał wszystkie zwierzątka leśne, wszystkich swoich kolegów, wszystkie pajęczyczki, pajęczyce, kolegów pająków. Przyszło parę sarenek, zajączki, żubr, jeden lis i 18 wiewiórek. A on w międzyczasie zrobił taką rozpiętości, powiedzmy sobie 50 metrów sieć, wysoka na 4 jodły, gęsta i powiedział, jak już wszyscy się zebrali, słuchajcie, zrobiłem taką sieć, że mucha nie siada. Zaplanowałem, teraz będzie co innego, ale zaplanowałem rysunek ze Święty Piotrem. Proszę mi przypomnieć, że to będzie Święty Piotr na następnym rysunku. Nie ma jeszcze Pani Magdalena. Jest. Czy Pani Magdalena przyszła po to, żeby mnie zabrać? To spójrzcie na Panią Dyrektor. O! To nie ja, to Pani Dyrektor Łukasia będzie mnie tam zabierała. Tak. A dwa zdążę jeszcze? Ja jeszcze. Tak. Dobra, to będzie ten i ze Święty Piotr. A Pan może się przejdzie. Już się przeszła. Już jest po przejściach.
tak z łagodną głosą. Czy Państwo nie mają w ogóle do mnie pytań? Opustoszało z tej strony. A ja powiedziałem, że siedzimy do wieczora. Nie znieśli Biblii. A pytań żadnych nie ma? Jest, jest. Co na to minister obrony narodowej? Nie pokazywałem. Na razie. Nie ma poprzedniego poboru. Można się zaciągnąć. Jak się zaciągnąć? Do naszego wojska. A teraz będzie zapowiadany ostatni rysunek, drodzy Państwo. A, pytań nie ma żadnych? Nie ma. Stwarzanie kreski, trochę wymyślanie kreski, bo pierwsze rysunki do studenta były zupełnie inne. Ja wiem, bo potem jest jeszcze coś takiego, jak ktoś mówi, to jest takie podkradanie, ale przecież tu, jeżeli ludzie znają, to na przykład Mleczko zupełnie inaczej. Tak, więc każdy ma swój rodzaj Dudi, charakteru pisma, Dudi jest ogóle. Ale ja znam osobiście Wieśka Ziemię. O, też znamy się z Wieśkiem. Ale Wieśek po tej przerwie teraz, ale Wieśek też jest stały w swoich kwestii. Tak. Z tym, że on w tej chwili robi dużo dla Bielska Biorek. Robi rysunek. Tak.
wszystko. Niestety muszę się pakować, muszę się wydać w samochód pani dyrektor. O, leczona buzia, to martwi się, że będziemy musiały jeść tyle kilometrów. Mogę wziąć swoje te świstki. A czy wszystkie wróciły do mnie? A czy te cóżka wróci do mnie? Chciałam podziękować. Bardzo Państwu dziękuję wszystkim. Dziękuję za przygotowanie. A balony czy pan Zobaczymy, jak idziemy.